Witamy Cię, nasz kochany Boże, w kolejnym dniu w Księdze Ezechiela. Panie, prosimy Cię o to, żebyś prowadził nas w tych dziwnych czasach, bo no niestety, tak jak jest napisane, miłość wielu oziębnie i my się coraz częściej z tym konfrontujemy, Panie, ale nasze emocje też czasami idą w złą stronę, dlatego ja Cię ponad wszystko proszę, żebyś Twoim duchem pilnował nas, żeby Twoje owoce w nas były coraz silniejsze, Panie, a nie żebyśmy wracali do jakichś naszych reakcji z tego świata, w którym byliśmy wcześniej, bo my chcemy się upodabniać do Ciebie, my chcemy być faktycznie żywym świadectwem tego, kogo wierzymy i Panie, tylko Twoja siła, tylko Twoja łaska może nam to umożliwić, bo sami z własnej siły to my tutaj nic nie zdziałamy, a pracy jest tyle, dlatego ponad wszystko Cię proszę, Panie, działaj w nas i niech Twoja wola będzie w naszym życiu. Amen. Amen. Współcześniona Biblia Gdańska, Księga Ezechiela, rozdział 38. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. I mów, tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw Tobie, Gogu, naczelny księciu w Meszek i Tubal. Zawrócę Cię i włożę haki w Twoje szczęki i wyprowadzę Ciebie i całe Twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem, a z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarczę i hełm, Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z Tobą. Przygotuj się i bądź gotowy Ty i Twoje wszystkie zastępy, które się zebrały u Ciebie, i bądź ich stróżem. Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony, przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. Wyruszysz i nadciągniesz jak burza, będziesz jak chmura okrywająca ziemię, Ty i wszystkie Twoje zastępy oraz liczne ludy z Tobą. Tak mówi Pan Bóg, w tym dniu zrodzą się myśli w Twoim sercu i będziesz miał złe zamiary. I powiesz, wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach, napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram, aby zabrać łupy i zagarnąć zdobycze, aby swą rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane, i na lud zgromadzony spośród narodów, który zdobył bydło i dobra, a mieszka w środku ziemi. Szeba, Dedan i kupcy Tarsisz oraz wszystkie jego lwięta zapytają Cię, czy przybyłeś, aby zabrać łupy? Czy na zagarnięcie zdobyczy zgromadziłeś swoje zastępy, aby zabrać srebro i złoto, zabierać bydło i dobra, aby zagarnąć wielki łup? Dlatego prorokuj, Synu Człowieczy, i mów do Goga. Tak mówi Pan Bóg, czy w dniu, gdy mój lud Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, nie będziesz o tym wiedział? I przyjdziesz ze swego miejsca z północnych stron, ty i liczne ludy z Tobą, wszyscy jadący na koniach, wielki zastęp i liczne wojsko. I nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraelowi jak chmura, aby okryć tę ziemię. W dniach ostatecznych przyprowadzę Cię do swojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w Tobie, Gogu, na ich oczach. Tak mówi Pan Bóg. Czyż Ty nie jesteś tym, o którym mówiłem w dawnych dniach przez moje sługi, proroków Izraela, którzy prorokowali za tamtych lat, że ja sprowadzę Cię na nich? Ale w dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko ziemi Izraela, mówi Pan Bóg, wzmoże się zapalczywość mego gniewu. Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu, zaprawdę w tym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi Izraela.
i zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię. Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu i osądzę go zarazą i krwią. Ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą. Okaże się wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Panem. Amen. 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 Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za przeczytanie tego rozdziału. No i kochani, tutaj podstawowe pytanie, które przy tym rozdziale można sobie zadać. Oczywiście, no, kim jest ten Gog z krainy Magog, ale również kiedy te wydarzenia będą miały miejsce? Czy one będą miały miejsce przed powrotem Jezusa Chrystusa, czy będą miały miejsce po tysiącletnim królestwie? I wiecie, mam tutaj zaznaczony fragment z objawienia Jana. Zaraz wam przeczytam. A gdy się skończy 1000 lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody z 4 krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy, a ich liczba jest jak piasek morski, i wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Wstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków. I to jest, kochani, z 20 rozdziału objawienia od wersetu 7. I ten fragment dla mnie pokazuje jednoznacznie, że wojna tutaj akurat Goga i Magoga, tam jest Goga z ziemi Magog, te wydarzenia będą miały również miejsce na pewno na sam koniec po tysiącletnim królestwie. Ale jak wiemy, proroctwa biblijne, one często dotyczą kilku wydarzeń jednocześnie. Jedno proroctwo się wypełnia najpierw w jednym wydarzeniu, potem w kolejnym, na przykład w większym stopniu, a ostatecznie w jakimś na przykład trzecim wydarzeniu. Dlatego mam jeszcze zaznaczony jeden fragment, który jest z Księgi Zachariasza. Tutaj jest opisany moment, kiedy teraz przy końcu tej naszej epoki Pan Jezus powróci na ziemię. Oto przychodzi dzień Pana, a Twój łup będzie rozdzielony pośród Ciebie. Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane i kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy. I Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy, od strony wschodniej. A Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę, i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej na południe. Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uriasza, króla Judy. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. I troszkę dalej. A Pan będzie królem nad całą ziemią w tym dniu. Jeden będzie Pan i jedno Jego imię. I to jest, kochani, z Zachariasza z 14 rozdziału od początku. I wprawdzie ten opis jest trochę inny niż te wydarzenia, które dotyczą Goga i Magoga, ale niewątpliwie to wam tutaj chciałem pokazać jest to, że przed samym przyjściem Pana, czyli jakby na końcu tych wydarzeń, których jak wierzę jesteśmy świadkami teraz,
Będzie taki moment, że się narody wszystkie zdobędą do walki przeciwko Jerozolimie. I dopiero wtedy interwencja Pana zakończy ten konflikt i nastąpi tysiącletnie królestwo. I wprawdzie osobiście uważam, że tutaj to proroctwo o Gogu i Magogu nie stuprocentowo dotyczy tego konfliktu, ale jednak patrząc na wydarzenia, które obecnie mają miejsce na świecie, myślę, że wiele wskazuje na to, że to proroctwo również może dotyczyć tego okresu teraz, który nadchodzi, bo chociażby kwestia tych wszystkich ludów, czyli nie tylko Goga i Magoga, ale tych wszystkich pozostałych, którzy wezmą w tym konflikcie udział, pokazuje, że to, co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie i to, które kraje są jakby zamieszane w te wszystkie konflikty, to też w pewnym sensie wypełnia to proroctwo, o którym tutaj czytamy właśnie w tym rozdziale Ezechiela. Nie wiem, kochani, czy ktoś chciałby zacząć? Ktoś ma jakieś przemyślenia co do tego fragmentu? Jeśli nie, to chciałbym wam jeszcze kilka myśli przekazać, które zebrałem. No to jest też chyba właśnie, jeśli chodzi o tego Goga i Magoga, i to będzie też już taki ostatni bunt ludzkości w tym tysiącletnim królestwie. Nie wiem, czy dobrze myślę. Aniu, dokładnie. Także tak jak jest napisane w objawieniu, no to będzie ten szatan jeszcze będzie raz uwolniony i mimo, że Jezus Chrystus będzie królem na ziemi, to mimo wszystko znajdą się ludzie, którzy się jeszcze zbuntują. To jest, można by powiedzieć, dla nas trudne do uwierzenia, ale z drugiej strony powiem wam, że jak patrzę przez okno na ten świat i na to, co się teraz dzieje, to naprawdę szczerze wielu rzeczom przestałem się dziwić, bo jeszcze można ale to powiedzieć... tak jak Agnieszka wczoraj mówiła, przepraszam, że ci przerwam, tak jak Agnieszka właśnie wczoraj mówiła, że przecież szatan był też jednym z tych najwyższych aniołów i upadł, tak? Także to nawet nie powinno nas dziwić w zasadzie. Dokładnie. I też wiecie, a właśnie a propos szatana, bo to jest taka myśl, która zawsze mi wraca, że no diabła we współczesnej kulturze się prezentuje jako takiego jakiegoś stworka potworka, prawda? Że to jest jako coś obrzydliwego, a właśnie nie należy o tym zapomnieć, że on został stworzony jako anioł i my nie wiemy, jak on teraz wygląda. Czy ten grzech i upadek jakoś zniszczyły jego wygląd, czy mimo wszystko nadal wygląda jak ten anioł światłości. I myślę, że to jest jedna z rzeczy, która może zwieść ludzi, bo jeżeli myślą, że diabeł to jest potwór, a przyjdzie ktoś właśnie o takiej wielkiej charyzmie i taki reprezentujący raczej pozorną światłość, to mogą się dać na to nabrać, także na to też trzeba zwracać uwagę. No to tutaj przykładem mogą być te objawienia maryjne, tak? Jak wszyscy później pod wrażeniem opisują, jaka to była cudowna, wspaniała, tak? No dokładnie, Aniu, to jest dobry przykład na to, bo te objawienia maryjne to też się wszystko wydaje bardzo takie piękne i niesamowite, ale my wiemy i to nie są jakieś nasze przypuszczenia, po prostu Biblia jednoznacznie mówi, jakie siły stoją za tym wszystkim, co się dzieje. Także kim jest Królowa Niebios, którą oni świętują, tak, która, no nie wiem, której kult uznają i która się objawia w tych objawieniach, więc no to jest przykre, że to jest właśnie to zwiedzenie jest tak, można by powiedzieć, ciężkie do rozpoznania, bo ono też ciągnie za sobą ludzi, którzy no pozornie są, można by powiedzieć w cudzysłowie, dobrymi ludźmi, czyli ludźmi, którzy jednak i starają się iść w stronę tego dobra, ale są zagubieni, tudzież oszukani, a tylko jednoznacznie trzeba być konsekwentnym. Wiecie, ja wczoraj obejrzałem ten film Szeregowiec DOS i powiem wam, że bardzo wszystkim polecam. No to jest wprawdzie dokument wojenny, a może nie każdy lubi tego typu filmy. Jest też wiele scen dość brutalnych pokazane w tym filmie, ale mimo wszystko to, jak ten człowiek żył, bo on wywodził się z adwentystycznego kościoła, razem z mamą jako dziecko tam chodził i na ścianie mieli obraz z 10 przykazaniami i on sobie po prostu jako dziecko te przykazania tak, no nie wiem, może wbił w swój charakter, że dla niego było jednoznaczne, że dzień siódmy trzeba święcić, że człowiek
ma nie zabijać, bo tak jest napisane, i on poszedł na drugą wojnę światową walczyć z Japończykami bez pistoletu, koniec końców, jako sanitariusz, i uratował naprawdę dziesiątki ludzi. I tam się działy po prostu cuda, niesamowite cuda się działy, i to jest świadectwo, które jest oparte świadkami, dowodami. On dostał najwyższe odznaczenie wojenne od prezydenta Trumana, także wiecie, czasami ja generalnie praktycznie nie oglądam żadnych filmów, ale tak wczoraj jakoś tak doszło do tego, że obejrzałem ten film i nie żałuję, bo to już nie chodzi o ten film, ale chodzi o świadectwo tego człowieka. To jak żyje człowiek, który oddaje jednoznacznie i stuprocentowo swoje życie Panu. I myślę, że każdy z nas z postawy tego szeregowca DOS-a, który jest jak najbardziej autentyczną postacią, i przy kręceniu tego filmu on jeszcze żył, nie wiem, być może nadal żyje, także no niesamowite po prostu. Ale to też mi, wiecie, dało do myślenia, co to znaczy iść za Panem, tak? On nie, żadnego kompromisu nie spotkał w swoim życiu. On nigdy nie odszedł od tego, w co wierzył, także szabat był zawsze święty, i choćby w wojsku najgorszego prześladowania spotkały, to on świętował ten dzień siódmy. Broni nigdy nie wziął do ręki, mimo że go straszyli sądami wojskowymi i wszystkim możliwym. Także ja myślę, że to wam pokazuje, co to znaczy, jak należy się zachowywać, idąc za Jezusem Chrystusem. A później naturalnie ten cytat, który jest o tym, że kiedy cię widzieliśmy, Panie, a Jezus Chrystus powiedział, że ci, którzy podali wodę, nie wiem, podwiedzili w więzieniu, zaopiekowali się, opatrzyli rany, to mnie to zrobili. Także naprawdę no, niesamowite jest to świadectwo tego człowieka, ale w każdym razie wracając tutaj do tych wydarzeń, wiecie, w Księdze Rodzaju w 10 rozdziale jest napisane o tym, że Noe miał 3 synów. Był to Sem, Ham i Jafet. I z Jafeta wywodzi się Meszek, Magog i Tubal. To byli synowie Jafeta, czyli to byli synowie jednego z 3 synów Noego. I jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że ten obszar, który jest tutaj opisywany w tym rozdziale, to jest generalnie, no, można ogólnikowo powiedzieć, że to jest obszar Turcji, ale też tych wszystkich pokrewnych krajów jest tam, czyli pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim, też no, w stronę Rosji. Ale w tamtych rejonach prawdopodobnie też spoczęła Arka Noego, i według jakichś tam najnowszych badań uznaje się, że właśnie gdzieś tam w Turcji ta Arka spoczęła, więc no, poniekąd można by z tego też wywnioskować, że no jest to, no, że te ludy stamtąd się rozeszły, tak? I ci synowie tego Jafeta, oni też w promieniu właśnie tamtego miejsca wszystkie te kraje, które tutaj są opisane, się mieszczą. To jest ta, jeszcze dodatkowo jest taka ciekawostka, że ten rejon, który tam jest opisany, to też jest ta Libia z zachodniej Anatolii, to jest ten obszar, który jest opisany, w którym jest te 7 zborów, o których listy czytaliśmy w objawieniu Jana, także no, wygląda na to, że jest to dość charakterystyczne miejsce, które jest w piśmie wielokrotnie poruszane. Jest tam też tutaj naturalnie wymieniona Persja, no, która obecnie jest Iranem. Kusz to jest Etiopia i Sudan. Jeszcze jest Put, to jest Liban, Libia. No i teraz jak spojrzymy na te wydarzenia, które mają obecnie miejsce, chociażby na wojnę w Syrii i kto w niej bierze udział, więc no, oczywiście mamy Iran, mamy Izrael, ale mamy też Rosję, są też Stany Zjednoczone, ale wszystkie te kraje praktycznie wymienione tutaj w Księdze Ezechiela, w tym proroctwie o Gogu i Magogu, biorą już teraz udział w tych wszystkich konfliktach, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. No, Turcja oczywiście również, i ta koalicja taka, która też się tworzy, bo wprawdzie Turcja jest w NATO, ale niewątpliwie Turcja ma jakąś koalicję z Rosją. I ten tutaj ten GOK, no to też no, prawdopodobnie to jest Rosja, która tutaj też te wszystkie tam
tereny, które należą obecnie do Rosji, są wymienione i te inne też kraje, które tam postsowieckie, więc to też jakby rzutuje, znaczy dla mnie świadczy o tym, że poniekąd to proroctwo się wypełnia w naszych czasach i jeżeli ono się wypełnia, to być może ten konflikt już trwa, bo wprawdzie tamta wojna nie jest taka bezpośrednia i otwarta, ale walka chociażby o Syrię, tudzież nie wiem, to co się w Iraku działo do tej pory, a teraz to wszystko, co się dzieje dookoła Iranu i ten prawdopodobnie zbliżający się konflikt między Izraelem a Iranem, no to niewątpliwie jest ten sam obszar i biorą w nim te same kraje udział, które są tutaj wymienione w księdze Ezechiela. Więc to jest bardzo ciekawe, być może po raz kolejny jesteśmy już dalej niż nam się wydaje, a ten konflikt mimo że ukryty już trwa i on w pewnym momencie wybuchnie jawnie, no ale to ten czas przyspiesza niesamowicie i no naprawdę może się okazać, że to już w najbliższym czasie już będzie zupełnie inaczej niż było do tej pory, bo te siły zła, one już są tak zakorzenione we wszystkich strukturach tego świata, że jeśli to się wszystko objawi, to no, runąć może każda dziedzina naszego życia. Biblia mówi, że z najdalszej północy, jak popatrzymy na mapę, to najdalsza północ od Izraela, od ziemi, to jest Rosja, Moskwa, Meszech i Tubal. Dokładnie. Kolejna rzecz, że to będzie, tak jak mówiłeś, po tysiącletnim królestwie, to w Ezechielu czytamy w 12 rozdziale. Skieruję siły przeciwko tym znów zamieszkałym ruinom i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów. Zebrany spośród narodów. To Izrael będzie zebrany spośród narodów. Czyli to będzie po tysiącletnim, jakby taka wskazówka, królestwie. Taka wielka bitwa, ta ostatnia bitwa na ziemi. Dokładnie. Tak mi się skojarzyło. Tak i to, dlatego ja się z tym w pełni zgadzam, ale po prostu też w pewnym sensie dopatruję się wypełnienia tego proroctwa po prostu w naszych czasach, aczkolwiek to jest oczywiste, że tak wiecie, jak chociażby czytamy tutaj w 8 rozdziale, w 8 wersecie, po wielu dniach zostaniesz nawiedzony. Przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będą wyprowadzeni spośród narodów. Oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. I później w 11. I powiesz, wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach, napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów, i nie mają ani rygli, ani bram. I to jest właśnie też to, o czym chciałem powiedzieć. Dobrze, że mi przypomniałeś, Arku. Bo niewątpliwie obecny Izrael, oni przypisują sobie ten opis, że oni są właśnie tym narodem, który jest tutaj opisany, ale czy oni żyją spokojnie, czy oni są nieobwarowani, czy oni nie mają rygli i bram? Cała ta ich żelazna kopuła, ten system antyrakietowy i w ogóle kwestia całej armii Izraela, no to dla mnie jednoznacznie świadczy o tym, że ten opis nie dotyczy obecnego Izraela, tylko dotyczy tego Izraela podczas tysiącletniego królestwa i po tysiącletnim królestwie. To tysiącletnie królestwo to jest bardzo ciekawy okres i to teraz studiowanie tych ksiąg proroczych też pokazuje wiele takich dla mnie nowych faktów z tym związanych, no bo jednak będą inne narody, nie tylko będzie ten Izrael, nie tylko będzie ten lud Boży, tak? Nie cała ziemia będzie w tym tysiącletnim królestwie jakby jeszcze bezpośrednio podporządkowana Jezusowi Chrystusowi. Wprawdzie no, Jezus Chrystus będzie miał pełną władzę nad tym wszystkim, będzie też, bo też tutaj w Zachariaszu można sobie poczytać, że ci, którzy nie będą oddawali Bogu chwały, no będą pozbawieni pewnych błogosławieństw, na przykład deszcz nie będzie na te narody spadał, także będzie to zupełnie inne życie, ale jednak no, nadal będzie śmierć, nadal będą normalni ludzie i więc to będzie zupełnie inna rzeczywistość niż nasza, ale mimo wszystko ta rzeczywistość jeszcze raz upadnie pod koniec tego tysiącletniego królestwa. I ten czyli upadek... w tym tysiącletnim królestwie ludzie będą dalej umierać, rodzić dzieci, tak? Normalnie, takie
No, powiedzmy, normalne życie, tak? Dalej będzie. Tak, normalne życie, będziecie rodziły dzieci i ci, co się zbuntują, myślę, to właśnie będą te dzieci, wnuki wasze, którzy nie znali tego wszystkiego i oni będą zbuntowani i szatan ich jak gdyby dotknie. A odnośnie Izraela tego obecnego, oni oddzielili się murem, wybudowali mur od Palestyńczyków, Strefa Gazy, Betlejem, też wszędzie, gdzie tam ci zbuntowani Arabowie mieszkają, oni są oddzieleni. I ten współczesny Izrael to jest tylko jedno plemię, Judy, Żydzi, a cały Izrael to jest 12 plemion, więc oni sobie to uzurpują, tylko tą nazwę Izrael. Bezprawnie robią to. Dokładnie. Tak, i tutaj, Aniu, naprawdę polecam bardzo ten 14 rozdział Zachariasza, bo tutaj jest napisane, że wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon królowi, Panu zastępów i obchodzić święto namiotów. A jeśli ktoś spośród ludów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddać pokłon królowi, Panu zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. I tutaj jest jeszcze dużo więcej tych ciekawych takich faktów, ale to niewątpliwie pokazuje, ja nie wiem, czy wszyscy ludzie, nie wiem, co będzie z tymi, którzy będą brali udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. I moje poznanie jest takie, że będzie grupa ludzi, którzy tutaj w tym konflikcie przetrwają, ale nie będą żyli w Panu i oni wejdą jako normalni ludzie w tych ciałach takich, jak my mamy do tysiącletniego królestwa, ale będzie też grupa ludzi, którzy zostaną przemienieni i oni wejdą do tysiącletniego królestwa już w tych ciałach błogosławionych, takich jak ma Jezus Chrystus. I oni będą rządzili z Panem. Jest też ta odpowiedź Jezusa Chrystusa na to, z kim będzie ta żona, jeżeli miała kilku mężów, tak? Mężów, jeżeli oni zmartwychwstaną wszyscy. I Jezus im powiedział, że tam już nie będziecie się pobierać i już nie będzie to wszystko wyglądało tak, więc niewątpliwie dzieci będą, bo też jest miejsce, w którym jest napisane, że dzieci nie będą umierać, a ludzie będą żyli co najmniej 120 lat, ale być może będzie, co najmniej będą dwie grupy ludzi, ci w tych ciałach błogosławionych i normalni ludzie. Ale to jest, no to jest jednoznacznie może trudne do stwierdzenia, takie jest moje poznanie, ja się tego obecnie trzymam, więc... No jeszcze tam jest, tak, gdzieś tutaj czytaliśmy, że właśnie te wszystkie ludy dookoła będą widzieli, że Pan naprawdę im błogosławi, no to właśnie może coś będzie ich takiego odróżniać, nie? Dokładnie, więc wychodzi na to, że... No ale to wszystkiego się dowiemy w najbliższym czasie, także trzeba być cierpliwym. No dobrze, kochani, chciałbym zakończyć modlitwą nasze spotkanie dzisiejsze. Dziękuję Ci, nasz kochany Boże, za te słowa. Dziękuję Ci za to, że mamy na co czekać, że mimo, że wiemy, że dużo się jeszcze będzie na tym świecie działo w tej epoce, w której żyjemy, ale że Ty, Panie, nadejdziesz, że Ty zwyciężyłeś już, ale przejmiesz kontrolę nad tym światem i że my będziemy żyli z Tobą najpierw w tysiącletnim królestwie, później w wieczności. I tym się karmimy, tym się pocieszamy, Panie, i proszę Cię, wypełnia nas swoim duchem, żebyśmy nie dali się w żaden sposób wytrącić z równowagi temu światu i tym wydarzeniom, tylko żebyśmy bezwzględnie zawsze patrzyli tylko na Ciebie, Jezu Chryste. Amen. 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 Amen.